czy związki partnerskie to będzie ustawa zgłoszona w pierwszym miesiącu Sejmu, w trzecim, w dwudziestym? Ja bym chciała, żeby była w pierwszym, dlatego że my mamy bardzo dobrą ustawę. To ma autorstwa Moniki Rosy, która jako Nowoczesna przygotowała ustawę. To są dwa duże projekty dotyczące związków partnerskich, przepisów wprowadzających. Tak. I to naprawdę był bardzo wysoko również przez społeczność LGBT oceniony projekt. Czyli to będzie ten sam zgłoszony? Ja mam taką nadzieję, no ale to jest kwestia umów koalicyjnych i to jest kwestia tego, z kim będziemy tworzyć przyszłą koalicję rządzącą. Nie, no jasne, oczywiście, oczywiście. Bo tam będzie koalicja w znaczeniu Koalicji Obywatelskiej, czyli Platforma Nowoczesna, Inicjatywa Polska i Zieloni. Jestem pewna, że zarówno Inicjatywa Polska, jak i Zieloni jest absolutnie za. Oczywiście. Myślę, że dla bardzo wielu ludzi z Platformy to też jest ustawa, która jest dla nich do przyjęcia. Myślę, że nie miałaby z nią też problemów w Lewicy oczywiście. Pytanie, czy nie powie, że idźmy dalej, może się okaże, że nie jest problem stworzenia tego. Nie umiem nic powiedzieć o Hołowni, bo nie wiem, jaka jest ich wyobrażenie. Powiesz, zapyta ludzi jak zwykle. Tak, że referendum zróbmy. Tak. Nie, ja powiem tak, najwyższy czas na związki partnerskie w Polsce, bo uważam, że fakt, że ich nie mamy tak długo, to jest jedna z tych zaszłości, to jest jedna z tych rzeczy, które już dawno powinny być.